Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Zapraszam na kolejną dawkę Speedrana. Gram na 10 minut, komentuję, przypominam mam już 5 porażek na koncie Kończę serię przy 10 i jedziemy Przeciwnik rozpoczął ruchem E4 A Może obrona sycylijska, w sumie dlaczego by nie Zagrajmy sobie w ten sposób Skoczek F3, no to może klasycznie Zagramy jakiegoś tutaj Najdorfa o ile będzie ruch D4, bo możemy też się spotkać z ruchem Goniec B5. Więc zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Przeciwnik 234. Już zapowiadałem w poprzednim odcinku, ale przypomnę się nieco, że na pewno w okresie wakacyjnym Speedrun 2.0 będzie grany, czyli myślę, że w, tej, w tym samym formacie minutowym, czyli na 10 minut, bo to jest takie, myślę, że ok. Bo można coś tam potłumaczyć, oczywiście, no nie będę raczej grał bliców, chociaż blice są atrakcyjne, ale ten speedrun szybko by się skończył. Zakładam. Skoczek F3 z atakiem, tutaj pionek D3. No dobra, mamy bardzo niegroźną pozycję czarnymi. Wyprowadzamy sobie figury w sposób bardzo prosty i bezkonfliktowy, że tak powiem. Nic tutaj białe jeszcze fantastycznego nie zrobiły. No i teraz pytanie, czy grać przez G6, czy iść przez E5? Myślę, że zagram sobie przez g6 i gońca sobie wstawię tu. Mimo, że będę uderzał w pionki takie powiedzmy zbite, no to nic tutaj się powiedzmy nie powinno wielkiego wydarzyć. znaczy zawsze takie pionki można próbować podważać takim ruchem b5, b4, ale też tutaj spokojnie białe też będą próbowały na pewno grać posunięcie d4, żeby dojść do centrum. Zwróćmy uwagę, że na razie tutaj pilnujemy pionkę, więc d4 nie działa, więc swobodnie goniec g7. Goniec f4, bardzo zaskakujące posunięcie Kompletnie bez sensu, moi drodzy Według mnie bez sensu ruch, ale e, Czuję założenie przeciwnika On chce zagrać skoczkiem, żeby goniec c1 nie był zamknięty Mogę tak zagrać w ogóle I nie przeszkadza to, że mam zamkniętego gońca Ale nie muszę Po takim ruchu mam wtrącenie skoczek h5 Więc zrobię sobie roszadę Problemy rozwojowe znikają i w następnym posunięciu, na przykład, mogę sobie zadziałać ruchem E5. Mogę też szukać planu pod tytułem B5, B4, to wcześniej wspominałem. Tak mogę też grać. Muszę tylko uważać na wtrącone posunięcie E5. Tu przeciwnik chyba D4 będzie kombinował, ale dostanie wtedy tutaj skoczek H5, koniec E3. Czy coś tutaj się dzieje? Jeszcze mogę tak. D4 bicie, 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 bicie E5. Ciekawe rzeczy się mogą dziać. Może skoczek D7, a może B5, po prostu, żeby tutaj ugryźć. Tylko, że po B5 jestem przekonany, że zagra na D4 będzie miała taką pionka. Przepchanie nie bardzo, bo pionki bardzo łatwo wtedy atakować poprzez ruch B3. Wydaje mi się, że chyba muszę E5 zagrać. E5 się takie wydaje narzucające. Gram E5, przeciwnik rzecz jasna zagra prawdopodobnie tutaj goniec E3, to skoczek G4 poczęstujemy, a jeżeli goniec na G5, to będziemy tego gońca męczyć i próbowa będziemy próbować go po prostu zbi zbić. A jeżeli zagra na G3 gońcem, no to można grać z planem skoczek H5, żeby się ładować na F4. Może nie od razu bo sprawa tutaj nie jest w centrum jeszcze wyjaśniona. Te pionki, ten pionek jakby byłby na D5, to wtedy ten skoczek na F4 ma rację bytu z uwagi na to, że no po prostu fajnie Pole E5 możemy sobie pilnować, ale to taka. Mam nadzieję, zrozumiałe jest, ale to taka trochę wyższa szkoła jazdy. Znaczy, może nie do końca, po prostu trzeba pewne rzeczy zrozumieć. sorry, to trochę brzmi pyszałkowato, ale no, coś tam rozumiem, to staram się wytłumaczyć, więc mam nadzieję, że nie za wiele. Dobra, H6 od razu gram, jak zbija, to po prostu mogę sobie odbić Hetmanem, zagrać goniec E6 na przykład. No, chodzi o to, żeby skosić tego gońca. I w ogóle widzimy, że gość się zastanawia długo. Muszę, zas tak, dobra, poszło zbić Hetmanem. To znaczy, zbiję Hetmanem, bo to bez znaczenia Hetman i tak chyba ucieknie na E7. Ja Hetmanem na pewno nie planowałem grać przez B6. C4. Gość blokuje tu wszystko. No dobra, skoczek na D2 stoi niefortunnie. Na C3 stałby lepiej. Myślę, że zagramy sobie spokojnie. Hetman E7 z planem F5. Nie widzę prostszych planów. Ani nie muszę się ładować skoczkiem, nie muszę tego robić. Dobra, F5 mi, mimo wszystko gram. Jak on zbije, to, to otworzy się wieża na hetmana, ale to jest chwilowy tylko moment. Dobra, widzimy skoczek F1, kombinowanie w stylu skoczek G3. Jak zagram tak, to od razu będę go miażdżył. Gramy, nie pozwolimy mu tutaj na żadne otwarcia. Pewnie można spróbować grać jeszcze inaczej, zawsze są opcje. Ok, bardzo sprytne posunięcie z uwagi na to, że goniec G4 grozi. Nie mogę pozwolić na wymianę, tych, na wymianę tych gońców. Zagram H5. H5 się przyda, bo i tak będę chciał G5 i tam uderzać. Możliwe, że taki ruch zobaczę, chociaż na pewno jest bardzo słaby, bo wtedy sobie będę konstruował prosty atak. Dobra, jest skoczek A4. Mogę spróbować zagrać tak. On zagra A4. Chodzi o to, żeby tego skoczka przepędzić. On zagra A4. Wiecie co, zagram mimo wszystko? Nie muszę tak grać, ale zagram. On nie będzie miał żadnych przełomów. Jeżeli zagra 4, to nie ma żadnych przełomów. Stoi wszystko pięknie. B6, nie muszę od razu. No dobra, yy, spróbujmy coś tutaj po, y, pograć. Może nawet wieża A6, wieża B6. Dlaczego nie? Mam kupę czasu na to, nie ma czarnopolowego gońca, więc tym bardziej sobie tak gram. Oczywiście, jak ktoś powie, dlaczego nie wyprowadzam gońca, nie muszę go wyprowadzać, on już i tak dobrze działa. Postraszyć hetmanem na g5 go tutaj czy nie? Nie, bo skoczka tutaj dostanę. Może zagram po prostu tak, choć nie jestem pewien tego planu, ale jak już zagrałem, to zagram. Tutaj pilnuję. Yy, dobra, jeżeli zbije teraz. Aha, chwila, skoczek przemierza taką drogę. Jeżeli zbije, on zbije, ja tutaj, chyba nic nie ma, chociaż to jest bardzo kuszące, z uwagi na to, że będę mógł tutaj uderzyć. Dobra, gramy Hetman G5. Hetman G5 da opcję tutaj taką, żeby zagrać na przykład goniec H3, żeby uderzyć F3, zagrać skoczkiem, poświęcić. Nie, poświęcić, chwila, teraz grozi F3. Dobra, zagrał F3. Zagrał F3. Gram Hetmanem na H4 i mam prosty plan dochodzenia tutaj pionkiem. On będzie grał w ten sposób. Słusznie. Może wejść tu. A jak wejdzie tu, to wejdzie tu. Eee, może tak w ogóle? Żeby nie pozwolić mu wejść na D5? Słuchajcie, tak zagram. Trochę rezygnuję z planu skoczek D4, ale myślę, że okej. Okay. Po czarnych polach tutaj po prostu królujemy bez dwóch zdań. No wejście skoczka na B5. Nic. Ha, chwila, pionka dodaję tutaj. Dobra, chwilowe oddanie pionka, ale pionek nie ma znaczenia. Idziemy G5. Musimy iść szybko pionkiem i G4. Będę chciał zagrać G3, a potem poświęcić tutaj na H3 i dać mata na H2 hetmanem. Plan prosty z obrony królewsko-indyjskiej. Dobra, wziął pionka, miał prawo. Idziemy, robimy swoje. Wieża f 7 Dobra, pewnie dlatego, że chce zagrać hetmanem. G3. Groże matę. Jeżeli on zagra tak, to od razu jest strzał na H3. Po wybiciu hetman Wieża F2, bicie. No i tutaj przewaga nawet materialna. Nie ma się nad czym nawet zastanawiać. Od razu wybijamy. Dokładnie tak się dzieje. Wybijamy Hetman G3, żeby mi nie uciekł tędy I wydaje mi się, że Wprowadzenie wieży w ten sposób zda egzamin Chociaż taki ruch jest chyba lepszy Goniec f 6 bo jak Hetman tu Ja dam szachach, wprowadzę gońca, tak zagramy A będę groził takim ruchem mimo wszystko Czyli zobaczcie, siła czarnych pól Siła tutaj jest bardzo duża No dobra, widzimy, teraz mogę zagrać tak I wziąć po prostu Hetmana no, chyba tak zrobię po prostu, nie ma tutaj e, co grać. Dobra, jest chyba ładne zwycięstwo, ale to dlatego, że białe pograły dosyć tak e, dziwnie. Dziwnie słabo. Szukam sobie kolejnej e, partii. Przypominam, 5 porażek na 10. Na 10 możliwych, e, więc e, przy 10 porażce seria będzie skończona. Chociaż jestem bardzo ciekawy, zakładając 10 porażek, do jakiego rankingu najwyżej uda się dojść. Od razu powiem, że szukam tutaj przeciwnika między, między rankingiem 237 a 2562. Sobie ustawiłem takie parametry, żeby nie grać z niżej notowanymi na przykład o 100 punktów. Tylko troszeczkę ambitniej podejść do tematu. Choć już zauważam, że właśnie powyżej 250, zobaczcie, czekamy troszkę na przeciwnika. I to może być taki mały mankament w tej całej serii, że jednak trochę trzeba poczekać. No trudno, na dobre partie trzeba poczekać. Mamy 248 i zagrajmy sobie d4. Skoczek f6, no to c4 klasycznie, czyżby Greenfeld albo Obrona Królewsku Niska. Dobra, tutaj będzie dobry moment, żeby zagrać system Awerbacha. Ktoś mnie prosił w komentarzu, więc zastosujemy. Goniec g5. I tutaj e5 jest ruchem słabym, przegrywającym. Przeciwnik bardzo dobrze reaguje E5, to jest pułapka, często nie mówiłem. Sprawdźcie sobie dlaczego, jeżeli ktoś ma ochotę. Ale też będę powtarzał to na pewno nie raz. Goniec zagrał na E3, dlatego żeby zagrać sobie za chwilę Hetmanem i uderzać tutaj stępem. Dobra, jest posunięcie E5, teraz wybicie kompletnie, nie ma sensu. Przepycham sobie pionka. Zdecydowanie to mi się bardziej podoba. I bardzo mi się podobały ruchy Hetman D2, bo stępem od razu atakuje tutaj. I teraz zagram H4. I będę chciał grać H5. Bardzo mi się ten plan podoba. Takie zaczepne posunięcie. Skoczek A6, skoczek C5. Przeciwnik ma plan, ale jeszcze nie zdąży zagrać na C5. Atakować pionka. F3 mam za zanadrzu. Od razu zagramy H5. I zwróćcie uwagę, że prowokujemy przeciwnika do tego, żeby zagrał G5. I tak też się dzieje. Mam chyba teraz możliwość. A nie, nie mogę G4, ale mogę F3 i potem G4. I taką strukturę jak ustawię, zwróćcie uwagę, że nie pozwolę przeciwnikowi zagrać posunięcia F5. To jest chyba bardzo dobry temat. Gramy sobie G4. Pozycja jest bardzo poblokowana, ale na korzyść białych. Teraz jeszcze do pełni szczęścia brakuje skoczka tutaj na F2, aby dobrze pilnować. Tutaj koniecznym jest raczej zagranie Hetman C2, z uwagi na jakieś tam poświęcenia czasami i skoczek zbija na E4. Na to trzeba bardzo, bardzo zwracać uwagę. Absolutnie nie bijemy tego skoczka. Jest to fatalne założenie. Oczywiście nie zawsze, bo są wyjątki. Teraz pytanie, czy. Grać w ten sposób, co powiedziałem, czy spróbować skoczka na G3 wstawić? Ja myślę, że zagram mimo, ta, mimo wszystko skoczek H3, skoczek F2, i wtedy nawet będę mógł zrobić krótką roszadę, bo skoczek będzie bardzo solidnie wzmacniał tutaj powiedzmy te centrum i skrzydło królewskie. W następnym ruchu po skoczek F2 zaplanuję sobie roszadę. Pozycja ma charakter zamknięty, więc można spokojnie realizować plan. Tutaj moim planem będzie zagranie A3 i B4. Oczywiście po ruchu A3 bardzo trzeba uważać na ruch A4, który mi sparaliżuje te zapędy, więc wcześniej. Spróbujemy zagrać B3, potem A3, a potem B4 odpędzając skoczka, otwierając linię, i tak dalej. Tutaj poświęceń żadnych nie ma. Gramy sobie skoczek F2, F5 on nie zagra nigdy. Znaczy, zagrać może, ale straci pionka. Więc to jest bardzo poważne zabezpieczenie. I teraz zrobimy sobie po prostu ruszadę, żeby wieża miała akcję. I będę grał B3, A3, B4. Jeszcze po takim ruchu, a potem tu A4 może być groźne, bo B4 i skoczek wskakuje tutaj niebezpiecznie. Więc będę musiał to trochę zabezpieczyć. Na ten moment zagram B3, bo po takim ruchu mogę B4 od razu. I teraz muszę przygotować. Przerzucić prawdopodobnie skoczka z B1 na D2, żeby pilnował pola B3. I potem A3, B4. I to y, się nazywa, że tak powiem, e, myślenie strategiczne. Znaczy jest tak, to jest strategia, tutaj sobie kombinujemy. No taki ruch nie może być teraz wykonany, bo A4, B3, B4 i skoczek wskakuje tu bardzo niebezpiecznie, więc przerzucam skoczka na B1. Kiedyś jak kanalizowałem partie klasyczne, to takie ruchy to w ogóle się świeciły aż w oczach, że o cofa się figura, o co tutaj chodzi. A jak y, taki Petrosian cofał skoczka, to na pewno tutaj miał y, bardzo sprytny plan strategiczny i to y, się fajnie utkwiło w głowie. Polecam analizę partii klasycznych mistrzów y, już nieżyjących, y, począwszy od powiedzmy Kapablanki, Rubinsteina Botwinika, no wszystkich tych mistrzów świata, po Petrosiana Smysłowa, Fischera, y, Spaskiego i tak dalej. Y, samego Kasparowa warto też panalizować, ja w ogóle na Kasparowie się też wychowywałem. Fantastyczne szachy grał koleś, no, że tak powiem, koleś grał fantastyczne szachy. Nadal gra, yy, znaczy już nie tak jak kiedyś. Dobra, skoczek b4 grozi, no a3 teraz, bo jak a4, to b4. Yy, I teraz tak, yy, jak on wróci, to oczywiście gramy skoczkiem tutaj. Przerzucę sobie wieżę, jeszcze zastanawiam się, którą, bo po b4 będzie wymiana i może być wymiana wież, niekoniecznie to chcę. Ale w następnym ruchu zagram tutaj skoczkiem. Chociaż ciekawe jest też skoczek D3. Ale on będzie chciał wymiany, a wymiany na razie nie chcemy. Mamy poblokowanego gościa, wymiany póki co nie chcemy. Skoczek D2 od razu. Jeżeli zagra tak, to wybijemy. Goniec wybije. I będę chciał przerzucić potem skoczka z powrotem. Z innym planem, żeby wejść na aktywną pozycję. Chociaż z drugiej strony ten plan B4 jest całkiem ok. Zagrał, tak słuchajcie, ale to czy on nie traci pionka tu przypadkiem? Chyba traci. Chyba traci pionka, a pionka chętnie wezmę. A, wieża jest, ok. Yy, dobra, yy, teraz muszę bardzo uważać na takie ruchy. On się tutaj nieco będzie mógł rozwiązać, więc w tym momencie trzeba będzie pewnie yy, sprytnie hetmanem zagrać na B2, żeby nie było ruchu pod tytułem. B5, D5, i teraz moim planem będzie zagranie B4. Tu się pilnuje. Nawet skoczka z F2 na C3 można przerzucić. I pełna dominacja, pełne tutaj, znaczy tutaj pełna dominacja ze względu na to, że te pola D5 i B5 będą bronione. Ok, gość yy, tutaj nie może. Muszę, muszę tak, to się wszystko spina. Bo jak zagra tak, to oczywiście tutaj goniec broni na B5, więc to się wszystko zgadza. Hetman fajnie broni. Grożą widły. On zagrał, żeby nie stracić pionka. Dobra, i teraz y, przerzucimy sobie skoczka z D1 na C3, to co wcześniej mówiłem. Aha, chwila. Tego ruchu nie doceniłem teraz w tym momencie. Ale nie, to się wszystko zgadza. Wymiana białopolowych gońców będzie super. Zobaczcie, te figury nie grają. Jak zagra B5, a raczej zagra, mi się wydaje, no to bije to do końca. O, jednak nie zagrał. Byłbym, zbiłbym do końca skoczek C3. Nadal skoczek C3. Fajnie te figury współpracują z pionami. Zobaczcie, no z daleka gońce kapitalnie tutaj strzelają po diagonalach. Bardzo mi się pozycja podoba i pozycja białych jest po prostu lepsza. Z uwagi na to, zobaczcie, zamknęliśmy tutaj gościowi wszystko po stronie królewskiej. I teraz... I teraz sobie spokojnie realizujemy przewagę przestrzeni. Oczywiście trzeba to robić z głową, to nie na, na hura. Tutaj wydaje mi się, że przeciwnik będzie zainteresowany poświęceniem. Na to trzeba zwracać uwagę. Mogę zagrać od razu tutaj. Czymkolwiek by nie zbił? Aha, tutaj musi zbić gońcem, bo jakby zbi zbił skoczkiem, na końcu skoczek naszej wisi. Tutaj goniec, i tu. To się spina. To się spina, ja w to wchodzę, dlatego, że będę miał parę gońców i y, będą one dobrze uderzać w tę stronę. On zbije gońcem, jestem przekonany. I nawet nie muszę tutaj y, próbować atakować jakoś pionków specjalnie i zdobywać, mogę sp y, spróbować nawet wymieniać wieże. Y, taki plan może, na, można też sobie spokojnie stosować. W ogóle z kim my gramy? Pakistan. O! Ciekawe, czy miałem przyjemność kiedyś grać z kimś z Pakistanu, nie wiem, ale widzę ma słabe łącze, chociaż już jest połączony. Dobra, zbijemy pionkiem z C, rzecz jasna, koniecznie. E, oczywiście z tym ruchem... Aha! Wiecie co? Co ja w ogóle myślałem wcześniej? Teraz musicie mnie skarcić. Przecież Hetman nie dosięga pionka H5. A mi się coś ubzdurało, że jest bicie, bicie i Hetman może zbić na H5. Tu się wszystko zgadza. Dobra, trochę prostuję moje myśli. No i cóż, Skoczek ma piękną placówkę na C4, na B3 zawsze może zagrać dużo opcji, ale tutaj nie musimy się z niczym śpieszyć. Aha, poczekajcie. On pewnie rozważa taki ruch, jestem przekonany. Bo wybicie i potem E4 i straty tam pionków. Ale teraz myślę, że po prostu wierzę AC1 i schodzimy z, tej, z tego ataku do końca. Oczywiście hetmanem też warto sobie zejść, a w sumie mogłem zrobić to od razu. Ale ten ruch też jest oczywiście dobry, e zakładam, bo bicie tutaj Raczej powinien w to iść i poświęcić figurę za dwa pionki. Więc no, tak mi się wydaje, może nieroztropnie trochę zagrałem. Tutaj wystarczyło zagrać Hetman B3, wzmocnić i spróbować odeprzeć poświęcenia przeciwnika. Wydaje mi się, że ten ruch jest ok. Tutaj i tu po prostu. Z atakiem na gońca. Hetman b będę musiał zagrać. Nie no, ale to się musi zgadzać. Białymi to się musi zgadzać, to nie może być tak, że tak łatwo przeciwnik weźmie pionka i... No ale to jest według mnie jego jedna szansa, żeby ożywić trochę swoje figury, głównie gońca g7. O rety, jakieś tu miskliki, muszę bardzo uważać na to. Przeciwnik się rozłączył, e, póki co e, problemy ma z, z, z netem zapewne, z tego co widzę. Dobra, połączył się ponownie. Połączył się i co? I teraz tutaj, chlast. Znowu się rozłączył, znowu się połączył. Jednak nie, nie zdecydował się na to. No dobrze, dla nas to jest dobra informacja. Mogę zastosować taki ruch B5 i bierze C6. Taką forpocztę ustawić. To jest takie pojęcie fajne w szachach też. Odkryłem może yy, nie to, że całkiem niedawno, ale. Yy, długo nie wiedziałem co to for poczta. Yy, wydaje mi się że po prostu wymienię i pójdę na wymianę wiesz zagram potem wieża c1 będę chciał wymienić dalej figurę hetman na wolnej linii zwyczajnie te gońce tak dobrze atakują, nawet wystarczy jednego pionka atakować, nawet po tych wymianach yy, tutaj goniec będzie dobrze atakował pionka b6 Walczymy o wolną linię, rzecz jasna, tak, wymiana, ok. Król bezpieczny, w ogóle piękny układ pionków. Dobra, wymienia gościu. Aha, mogłem wtrącić, za szybko też zagram, chociaż on miał Hetman E8 jeszcze, więc musiałbym wtedy wymienić. No to nie, to dobrze poszło. Teraz grozi na przykład jakiś tam Hetman C6. Potem z e, zagraniem skoczkiem na C4. Zwróćcie uwagę też, że król jest bezpieczny. To jest bardzo dobra informacja. Bardzo ciężko też hetmanem kontra jakoś tam zrobić. Raczej nie ma na to czasu. Przeciwnikowi zostały dwie minuty. Dawno już tak nie było, że, <grym>, że ktoś miał więcej czasu. Ktoś miał mniej czasu ode mnie. Dobrze. Hetman D7 i teraz e, myślmy. Czy to jest OK? W zasadzie nie muszę tam grać od razu. Mogę tak zagrać. Zagram B5 i potem tu? E, puściłem pole C5. E, no, zdaję sobie z tego sprawę, bo skoczek, ale jeszcze skoczek nie może zagrać na D7. OK. I teraz chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Spróbuję wymienić Hetmany i po wybiciu odbiję oczywiście pionkiem z B. I będę chciał się zająć tym pionkiem na B6. Zobaczcie, że nie ma tutaj spektakularnych posunięć. Oczywiście, nie musiałem wymieniać hetmanów. Mogłem się trochę pobawić i zagrać na przykład hetman A3. Podejść królem troszeczkę. Chociaż tutaj muszę uważać, ale nie, tu się wszystko zgadza. Atakuje przede wszystkim skoczka. Jeżeli hetman zagra na A7, a zagrał na A7, to chciałem chyba skoczek C4, skoczek D7. Tu będę atakował. Chodzi też o to, że ja teraz muszę też uważać na takie ruchy. Ale nie, no dobra. Skoczek C4. Od razu konkretnie tutaj atakujemy, tutaj atakujemy. Jeżeli dostanę szacha, to król F2. A jeżeli Hetman pójdzie sobie tędy, zawsze mam ucieczkę taką na E1 i na D2. A przy okazji jest skoczek na A8 atakowany. Wszystko się zgadza. To dobrze, mogę teraz zbić sobie tego pionka na D6. Więc konsumujemy, póki jest opcja. No i jeżeli zgoniec wybije na D6, Hetman wybije Będę się dobierał do tego pionka No ale to jest pełna kontrola Tutaj chyba nie ma co ukrywać, że Wygrana pozycja Jest białymi, bez dwóch zdań To, że jest wygrana właśnie, to nie znaczy, że już wygraliśmy to Trzeba pamiętać Pytanie, czy wrócić Aha Jeszcze jest opcja, że ja zbiję sobie tu Tu i skoczek C4 Tak, i potem pionka doprowadza Uproszczenie pozycji zrobimy sobie. On wybije skoczek C4. Szach. Dobra. Szach nastąpi, jestem przekonany. Zagram tu. On może dać szacha i chyba król G2. I wszystko się broni. Dokładnie. Bo liczę jeszcze na coś takiego. Aha, chwila, bo tutaj mógłby dać szacha. Dobra, tak nie zagrał. Król G2. I zwróćcie uwagę teraz, że Hetman nie może za bardzo nigdzie ruszyć, żeby mi podważyć na przykład gońca e2 No to takie narzucające się. Tutaj wisi skoczek. Musi chyba wrócić tutaj panem. A jak wróci, to dostanie ruch pod tytułem B6. Szybciutkie B6. Bicie, bicie. No i co? I nawet sobie mogę wrócić spokojnie, żeby nie było żadnych żadnych kompletnie gruźb i tak też zrobię, nie ma co się tutaj spinać oczywiście wymienię w razie czego na E5 wisi, ono już ma 14 sekund no dobra, bije goniec może się ożywić ale to już nie ma znaczenia większego daję szacha mogę zagrać E5 nie dając szans żadnego przeciwnikowi a jeszcze goniec D3 grozi Dobrze, muszę yy, chyba zagrać trochę bliżej. No końcem D3 nie mogę zagrać, ale tutaj na przykład takie bicia są. OK, tu się nic nie dzieje. Bijemy. I przeciwnikowi skończył się czas, ale to i tak pozycja była już totalnie przegrana. Dobra, yy, dzięki za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnym. Yy, do zobaczenia. Trzymajcie się.